weź tu! Królik Bugs i królik niefajny. Królik nie... ale z siebie bambyk! Witamy was serdecznie, Oluś i tatuś. Zanim zaczniemy, oczywiście życzymy wam wesołych świąt i mokrego poniedziałku. Dingusa! Tak jak mówiliśmy, pisaliśmy dzisiaj jakby rozwiązanie konkursu na Piratix. Była możliwość narysowania, tak jak Oluś chciał, żeby narysować ultra rzadkiego, a ja chciałem, żebyś narysować Piratix z nami. Z nami, jak walczymy albo coś w tym stylu. Wyjątkowo przyszło bardzo mało prac, ale teraz, żebyście wiedzieli, pewnie dlatego, że Piratixy nie są jeszcze tak znane, ale wszyscy, którzy przysłali nam pracę, wygrywają nagrody. Więc, kochani moi mili, będzie tak. Pół dla jednego z tego słoiczka, pół dla drugiego. I jeszcze dodatkowe nagrody, ultra niespotykane. Pokaż. Jak on się nazywał? Doktor, nie doktor, jak on się nazywał? Bo już zapomniałem. Profesor K. Złoty, unikalny, nie można jej kupić. Okej, okay, pokazujemy teraz pracę i mówimy, kto co wygrał. Olek decyduje. Zaczynamy, były. Mamy w sumie 5 prac, ale jedna osoba przysłała 2. Pierwsza praca to jest praca Franka. Bardzo ładnie, dobra, zobacz. Druga praca to jest praca Mikołaja, lat 8. Zobaczcie sobie. Całkiem zacnie, mi się bardzo podoba, mi się podoba, ja nawet założyłem tą samą czapę, żeby nie było, trochę mam dłuższą brodę już, ale zacnie to wygląda. Trzecia praca, która się podoba Olusiowi, Pończusiowi bardzo też, bo ta też się podoba potem jeszcze, wszystkie się ogólnie podobają, ale te bardziej. To jest Alan, lat, nie wiem, bo mi się nie wydrukowało, nie pamiętam. Alan, ja zobaczy, tak wygląda. Nie odczytasz, bo nie ma aż, albo 6. Albo nie wiem, chyba 6. Albo 6 to chyba albo ktoś 6. Troszkę pomagał. Nie, to 16. Nie, 16 nie, chyba 6, było 6. Nie. I kolejny, ostatni, Oliwier, uczestnik, przysłał nam 2 prace. Jedną dla taty, jak walczymy z Piratixami. I drugą dla Olusia Ponczusia, ultra rzadkiego. Oliwier, lat 8. I wszyscy wygrywają. I teraz uwaga, uwaga! Ale zanim powiemy, kto co dostał, to Olusiu Ponczusiu, powiedz mi, znaczy powiedzmy co, dla zasięgów zostawcie ła. Łapeczki w górę. I subskrypcje. I dzwoneczek. Tak jest. I Olusiu, wybieraj, kto co dostaje. Ta praca co dostaje? Czy pół ze słoika, czy profesorka? A która nagroda jest lepsza? No nie wiem, wszystkie są fajne. To wybieraj. Te dwie prace wygrywają pierwsze miejsce. Te dwie prace wygrywają pierwsze miejsce, te dwie prace, czyli do nich co ląduje? Po pół słoika, czy... Czekaj, muszę coś zrobić. No, zobacz. To tak, no. Tak, ale dobrze, to co, to te prace dostają? Puść na chwilkę. Co te prace dostają? Po pół słoika, czyli dużo Piratixów, czy po jednej ultra... rzadkiej, złotej figurce profesora K. Mam pomysł, jak no. Możemy to sprawdzić. Nie, no i jeszcze raz. Mam pomysł, jak możemy. No to mów. Bierzemy takiego złotego. No. I bierzemy, nie wiem, mam losowego Piratixa. No i dalej do brzegu, bo miał być krótki odcinek. I ta praca. Mhm. To jest on, a ta praca to jest on. No i dalej, no dobra. I ten, prosto... kto wygra pojedynek, no. Ten otrzymuje profesora. Dobra, no to uwaga. Ty, ale to tak, żeby widzowie... Kto się pierwszy przewróci? Remis, dobra. Lecą do was. Obydwoje dostajecie po profesora K. A tutaj Oliwier i... Franek, dostajecie po pół słoika, czyli nie pamiętam, tam chyba po 18 Piratixów leci do was. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Jeszcze raz wesołych świąt. Olek, wzdłuż jakieś ładne życzenia. Życzę wam szczęśliwego jajka, mokrych rodziców i mokrego domu. Mokrego domu. Okej, trzymajcie się, na razie, pa, hej, pa! Wow.